Odcinek dojazdowy, czyli jak my to nazywamy dojazdówka, to jest y, y, trasa najczęściej wytyczona drogami publicznymi. Jeżeli na przykład biwak znajduje się w mieście lub w, w sąsiedztwie, na obrzeżach dużego miasta, często biwaki znajdują się na przykład na lotniskach, no to żeby wyjechać w tak zwany teren, trzeba pokonać trochę dróg, y, dróg y, publicznych, y, tam są y, y, skrzyżowania, y, nawet autostrady się zdarzają, Zdarza się, że dojazdówka ma kilkaset kilometrów, ponieważ y, ogromną ilość zawodników startujących w Dakarze trzeba po prostu wyprowadzić w tereny niezamieszkałe, y, odludne, pustynne. Y, dojazdówki najkrótsze to są takie po kilka, kilkanaście kilometrów, a najdłuższe mają po 500-600 kilometrów. I wtedy jest się uczestnikiem normalnego ruchu drogowego, czyli wszystkie przepisy ruchu drogowego nas obowiązują w wielu krajach i w Chile i w Argentynie i w Peru i w Brazylii są drogi też e, szutrowe terenowe piaszczyste które są e, normalnymi publicznymi drogami używanymi na przykład w terenach e, wiejskich e, wtedy też musimy stosować się do wszystkich przepisów ruchu drogowego natomiast e, na odcinku specjalnym na który wjeżdżamy z bramki takiej e, fotokomórki e, i czas liczony jest tam do tysięcznej części sekundy tam z kolei nie obowiązują nas przepisu ruchu drogowego, możemy jechać prawą stroną, lewą stroną środkiem z dowolną prędkością, poza specjalnie wyznaczonymi strefami, które są w roadbooku zaznaczone, gdzie z kolei e, mogą być e, odcinki o, na przykład ograniczenia prędkości, jeżeli przejeżdża się przez jakąś wieś. E, zasadnicza różnica polega na tym, że na e, trasę dojazdową mamy limit czasu, czyli na przykład godzinę, dwie godziny, pięć godzin czy osiem godzin i w tym limicie musimy się zmieścić, inaczej dostajemy karę. Na kolejnym punkcie, tak zwanym CP, musimy się zameldować w granicach minuty, czyli to jest ta tolerancja 60 sekund. Natomiast na odcinku specjalnym czas jest liczony im krótszy, tym lepszy, prawda? Czyli jeżeli ktoś mógłby przejechać ze startu do mety, no to wiadomo, wygrałby od razu. Kto przejedzie najszybciej, ten wygrywa, i później jest to liczone do 1000 części sekundy.